Wojtek planuje zainstalować dookoła lodowiska poręcz. Lodowisko ma kształt prostokąta o wymiarach 40 m na 20 m. Ile metrów poręczy potrzebuje Wojtek? Co wiemy o tym lodowisku z treści zadania? Wiemy, że jest to prostokąt o wymiarach 40 m na 20 m. Narysujmy może to lodowisko. Rysunek często pomaga w rozwiązaniu zadania. Wiemy, że jeden bok tego prostokąta ma długość 40 metrów, a drugi 20 metrów. W takim razie na pewno Wojtek potrzebuje 40 metrów poręczy tutaj i 20 metrów tutaj, ale to nie wystarczy. Na pewno osoby, które dopiero zaczynają jeździć na łyżwach, chciałyby, żeby poręcz była też zamontowana na całej długości tego boku i tego boku. Wojtek potrzebuje poręczy dookoła całego lodowiska poręczy o długości całego obwodu tego prostokąta. Ponieważ lodowisko ma kształt prostokąta, a wiemy, że przeciwległe boki prostokąta mają równe długości, to jeżeli ta długość to 40 metrów, to ta długość to również musi być 40 metrów. Tak samo, jeżeli ten bok lodowiska ma długość 20 metrów, to po przeciwnej stronie również musi być 20 metrów. No i teraz możemy już obliczyć, ile metrów poręczy Wojtek musi kupić, żeby mógł ją zamontować dookoła całego lodowiska. Dla tego boku potrzebuje 40 metrów, na tę długość zużyje kolejne 20 metrów, po tej stronie lodowiska będzie potrzebował jeszcze 40 metrów. I wzdłuż tego boku jeszcze 20 metrów poręczy. Jeżeli te liczby dodamy, to otrzymamy całkowitą długość poręczy potrzebną Wojtkowi. 40 plus 20 to 60, 60 plus 40 równa się 100 plus 20, 100 plus 20 to razem 120 metrów. Żeby Wojtkowi wystarczyło poręczy na cały obwód prostokąta, na całą długość dookoła lodowiska musi mieć 120 metrów poręczy.